CBDC. W największym uproszczeniu jest to narzędzie umożliwiające całkowitą kontrolę jej użytkowników. W przypadku CBDC banknotów nie ma. CBDC nie opiera się na gotówce i nie jest zapisem gotówki. CBDC ma jednego emitenta, jest nią bank centralny. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Pieniądze CBDC z definicji będą miały w sobie zaszyty termin przydatności do użytku. Jedyne, co ci zostanie, to system subskrypcyjny. Czym jest cyfrowa waluta banku centralnego, w skrócie CBDC? W największym uproszczeniu jest to narzędzie umożliwiające całkowitą kontrolę jej użytkowników. Oczywiście nie oznacza to, iż emitenci CBDC mają zamiar kontrolować użytkowników swojego produktu, ale należy sobie zadać pytanie, po co zaszywać w produkcie narzędzia umożliwiające kontrolę użytkowników, żeby z nich nigdy nie skorzystać? No chyba nie. To trochę podobnie jak z ustawami, które zawierają niekorzystne dla społeczeństwa zapisy i ustawodawcy mówią nam, no przecież my tego nigdy nie użyjemy. Obiecujemy, że nigdy nie skorzystamy z tego przepisu. Potem mija jakiś czas, czasem kilka miesięcy, czasem kilka kwartałów, czasem kilka lat i słyszymy, no drodzy państwo, przecież to jest zapisane w ustawie, w związku z tym my nie robimy nic złego, tylko korzystamy z tychże właśnie zapisów. Zanim zdamy sobie sprawę z tego, czym konkretnie jest CBDC, musimy sobie powiedzieć, czym CBDC nie jest, bowiem w przestrzeni medialnej pojawia się bardzo wiele dezinformacji i manipulacji rozpowszechnianych przez zwolenników lub też prawdopodobnie przyszłych potencjalnych emitentów CBDC, którzy, mówiąc bardzo, bardzo potocznie, no rozpowszechniają nieprawdę. I tą nieprawdę trzeba odkłamać. Przede wszystkim CBDC to nie to samo, co zapis cyfrowy na koncie bankowym. Zapis na koncie bankowym jest symbolem. Symbolem tego, symbolem banknotu emitowanego przez bank centralny. Idziemy do banku, dajemy taki papierek, w zamian za to bank zapisuje na naszym koncie 100 zł. W każdej chwili możemy zaś pójść do tego banku, poprosić bank, żeby nam oddał nasze 100 zł i zabrał zapis 100 zł z naszego konta. W przypadku CBDC banknotów nie ma. W CBDC nie ma gotówki. CBDC nigdy nie opiera się na gotówce i nie jest zapisem gotówki. W przypadku, gdyby CBDC zostało wprowadzone, a co za tym idzie, w dłuższej perspektywie wyparło całkowicie pieniądz oparty na gotówce, znika nam gotówka i wszystkie wolności, jakie gotówka za sobą niesie. Pojawiają się natomiast wszystkie niedogodności, które wynikają z faktu braku gotówki. O tym powiemy sobie za chwilę. Druga rzecz, która jest bardzo często rozpowszechniana przez zwolenników CBDC, że przecież CBDC to jest samo dobro, bo CBDC to jest taka kryptowaluta, tylko że emitowana przez bank centralny. Skoro więc kochamy kryptowaluty, lubimy nimi obracać, spekulować, czasem nawet płacić, to nie powinniśmy w żaden sposób obawiać się CBDC, gdyż przecież CBDC to jest taka bardzo podobna rzecz. Otóż nie. CBDC jest odwrotnością kryptowaluty. Można wręcz powiedzieć, że CBDC do kryptowalut ma się jak Bóg do diabła. To są zupełnie inne istoty, mimo że jedna i druga jest nadprzyrodzona. Czym jest kryptowaluta? Kryptowaluta jest walutą, pieniądzem, opartym na kryptologii i zaufaniu. Nie ma jednego podmiotu, który ją kontroluje. Kontrola nad kryptowalutą jest
tak pioruńsko rozproszona, jeśli faktycznie w ogóle istnieje, że w praktyce gwarantuje ona całkowitą wolność. Często w połączeniu z bardzo dużą dozą anonimowości, a istnieją także kryptowaluty, które dają całkowitą anonimowość. Oczywiście ma to swoje minusy, jak na przykład możliwość posługiwania się kryptowalutą do rozliczeń między grupami przestępczymi, ale to tak jak z nożem. Można go użyć do ukrojenia chleba i nakarmienia głodnego, a można też użyć do skrzywdzenia bliźniego. Nie oznacza to jednak, że nóż sam w sobie jest zły. Oznacza tylko, że został w zły sposób przez złego człowieka wykorzystany. Kryptowaluta, wolność i rozproszenie. CBDC natomiast ma jednego emitenta, jest nią bank centralny. Albo bank centralny danego kraju, na przykład Fed, czyli amerykański fundusz się przygotowuje do emisji CBDC, albo na przykład Europejski Bank Centralny też się szykuje do emisji swojego CBDC. I emitent CBDC ma nad nim pełną kontrolę. On decyduje o wszystkim. Nie ma tam żadnej wolności, a jest przeciwieństwo wolności, jest permanentna inwigilacja osób, które się tymi kryptowalutami posługują. CBDC ma oczywiście wiele zalet, które są mocno uwypuklane przez jej zwolenników. Podstawowe wiążą się z eliminacją gotówki, co pośrednio zdradza plany zwolenników CBDC. Skoro bowiem najważniejsze zalety CBDC, jakie oni uwypuklają, zrealizują się wyłącznie w przypadku jednoczesnego skasowania gotówki, to znaczy, że albo cynicznie kłamią, albo mają oni na celu, i to bardzo szybkim, zlikwidowanie gotówki. Podstawowe zalety CBDC to możliwość kontroli przepływu pieniądza, która umożliwi wszelkie nielegalne transakcje lub transakcje z szarej strefy. Wszędzie tam, gdzie dziś wykorzystywana jest głównie gotówka, ze względu na niechęć do poddania się kontroli. Czyli na przykład wszelkie działania przestępcze, handel żywym towarem, wspieranie terroryzmu, handel nielegalnymi substancjami, takimi jak narkotyki. Wszystko to nie będzie takie łatwe przy wykorzystaniu CBDC, albowiem takie transakcje będą mogły być w czasie rzeczywistym śledzone, wyłapywane i z jednej strony unieważniane, z drugiej strony konta osób, które dokonują nielegalnych transakcji, na przykład terrorystów czy handlarzy narkotykami, będą mogły być zawieszane, a do nich samych natychmiast będą mogli pukać policjanci, gdyż takie konto do CBDC jest nierozerwalnie i jednoznacznie skojarzone z konkretnym podmiotem, albo podmiotem prawnym, albo podmiotem fizycznym, czyli konkretnym człowiekiem. CBDC oznacza również znaczne ograniczenie szarej strefy. Jeśli bowiem wszystkie przepływy finansowe będą się musiały odbywać elektronicznie, to wszystkie będą uwidocznione dla fiskusa. Skończą się więc na przykład sytuacje, gdzie firma remontowa po wykonaniu usługi żąda gotówki i natychmiast się z nią ulatnia, nie wystawiając żadnego paragonu ani żadnej faktury, a potem twierdząc, że nie znam pana, nigdy u pana nic nie robiłam i te wszystkie braki, które wyszły, to nie do nas. To jest zdecydowany plus, gdyż oczywiście podatki, jak każdy człowiek, który je płaci, nie są czymś, co lubię. Wolałbym, żeby podatków nie było, a jeśli już muszą być, żeby były jak najniższe. Ale skoro podatki już są, to nie powinno być tak, że pewne grupy zawodowe nie płacą tych podatków, a inne grupy zawodowe są nadmiernie tymi podatkami obciążane. W związku z tym likwidacja szarej strefy w całych nawet grupach gospodarczych, w sektorach gospodarki jest zdecydowanie plusem CBDC. CBDC oznacza także szybkie przepływy finansowe, skończy się konieczność przelewania pieniędzy za pośrednictwem starych systemów walutowych, które trwały długo i kosztowały wiele czasu i wiele pieniędzy, ale
Także, ponieważ CBDC, jak widać, zdaniem twórców wiąże się z likwidacją gotówki, to uwypuklają oni, że wprowadzenie CBDC oznacza gigantyczne oszczędności dzięki likwidacji konieczności emisji pieniądza. Pieniądz fizyczny, taka stówka, prawda, którą tutaj przed chwilą pokazywałem, musi być wydrukowana. To kosztuje. Potem musi być wprowadzona do obiegu. Następnie trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy nikt takich pieniędzy nie podrabia i inne tego typu rzeczy. To generuje bardzo, bardzo duże koszty. Gdyby gotówkę zlikwidować i zastąpić ją całkowicie CBDC, nie ma tych kosztów. I to są podstawowe zalety CBDC, które w większości pojawiłyby się również, gdybyśmy nie wprowadzali CBDC, tylko po prostu zlikwidowali gotówkę, do czego, zwróćcie, drodzy Państwo, od dłuższego czasu dążą zarówno rządzący Unią Europejską, jak i rządzący Polską. Robi się to przez wprowadzenie limitów transakcyjnych. Przedsiębiorcy w Polsce już od dłuższego czasu mają limit na maksymalną kwotę transakcji gotówkowej. Powyżej nie wolno, po prostu. Trzeba to robić kartą albo przelewem, czyli dzisiejszym, można powiedzieć w cudzysłowie, pieniądzem cyfrowym. Natomiast był projekt, żeby wprowadzić limit na transakcje gotówkowe dla zwykłych konsumentów. W Polsce przeniesiono go na późniejszy czas, no i tak prawdopodobnie tam utknął. Nie wprowadzono tego. Natomiast już dziś wiemy, że Unia Europejska szykuje limit na transakcje gotówkowe dla zwykłych ludzi, dla konsumentów na kwotę na razie 10 tysięcy euro lub odpowiednik. To przyjdzie z Unii Europejskiej, to prawdopodobnie zostanie wprowadzone. Jakie są natomiast największe zagrożenia CBDC? No, poniekąd najpierwsze i najważniejsze to to, co jest również ich największą zaletą, tylko w przypadku niewłaściwego wykorzystania. Całkowita utrata anonimowości, wszystkie transakcje będą mogły być śledzone. A więc, o ile jest to dobrze, gdy będzie mógł być wyśledzony na przykład nieuczciwy hydraulik, który miga się od płacenia podatków, o tyle niefajnie, że będą mogły być prześledzone wszystkie transakcje zwykłego Kowalskiego. Patrząc, kto, ile i na co wydaje pieniędzy, można się dowiedzieć o człowieku praktycznie wszystkiego. Jeśli sprawdzimy, jakie leki kupuje dany człowiek, dowiemy się, na co człowiek choruje. A biorąc pod uwagę, że tam będą zapewne również podane dawki, będzie można to wywnioskować chociażby z częstotliwości zakupywania tych leków, będzie można się dowiedzieć, w jakim stadium choroby jest dany człowiek. Śledząc geograficznie, gdzie dokonywane były płatności, będzie można wiedzieć, czy człowiek przebywa w swoim miejscu zamieszkania, czy na przykład wyjechał na wakacje. Po produktach żywnościowych, które dany człowiek kupuje, w jakich porach, czy chodzi do restauracji, w jakich porach, co zamawia, będzie można wiedzieć, jaki tryb życia prowadzi dany człowiek. Kiedy kładzie się spać, kiedy wstaje, co je, a więc czy dba o siebie, czy też o siebie nie dba. To jest permanentna inwigilacja i to jest coś ewidentnie złego. Nie bez kozery, jeszcze w latach 80., gdy służby lub też ludzie z tak zwanych wywiadowni działających na zlecenie korporacji chcieli sprawdzić człowieka, to szukali w śmieciach wyciągów z jego kart kredytowych, bo po wyciągach z kart kredytowych można było się o człowieku dowiedzieć bardzo, bardzo dużo. Dziś instytucje państwowe nie będą musiały nikomu grzebać w śmieciach, będą po prostu mogły sobie zobaczyć wyciąg z CBDC. Ale zwróćmy uwagę, że bardzo częste informacje medialne o tym, że jakaś duża instytucja miała włamanie hakerów i wyciekły poufne, wrażliwe dane ludzi, na przykład Polaków, wiemy, że również dane odnośnie CBDC też prawdopodobnie będą wyciekały do przestępców. Ostatnio w Polsce głośna była afera pewnego laboratorium badawczego, z którego podobno wyciekły dane ponad miliona Polaków.
hakerzy dysponują i sprzedają w tym momencie dane medyczne, z których można wywnioskować, na co leczy się, a więc na co choruje, ponad milion Polaków. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie to są cenne dane na przykład dla korporacji. Po co korporacja, która jest z definicji bezduszna i nastawiona na zysk, ma inwestować w pracownika, w jego szkolenia, jeśli ten pracownik ma rak i wiadomo, że za 3, 4 czy 5 lat odejdzie z tego świata? Po co korporacja ma wysyłać na szkolenia kobietę, która właśnie kupiła test ciążowy? Skoro kupiła test ciążowy, to znaczy, że albo spodziewa się dziecka, albo to dziecko planuje. W związku z tym w perspektywie kilku najbliższych miesięcy ma pójście na zwolnienie lekarskie, a potem na urlopy związane z wychowaniem maluszka. Dla korporacji to jest coś strasznego. Korporacja taką osobę nie dość, że będzie szykanować, nie będzie wysyłać jej na szkolenia, to jeszcze, będąc całkowicie bezduszną, może próbować ją zwolnić, zanim ta oficjalnie zajdzie w ciążę i będzie w okresie ochronnym. A to tylko kilka z wielu bardzo, bardzo mrocznych przypadków dotyczących ludzi całkowicie uczciwych. A co w sytuacji, w której z analizy płatności wyjdzie, że jakiś człowiek ma kochankę? I skąd to wyjdzie? Na przykład z tego, że zarówno on, jak i ona płacą za dowozy ciągle w te same miejsca, do tych samych kin, teatrów, restauracji czy hoteli. Prawda? I wyjdzie im, że tych dwoje państwa ma romans. I co jeśli na przykład ten pan jest politykiem partii rządzącej, a ta pani jest sławną dziennikarką? Wtedy można szantażować zarówno polityka, jak i dziennikarza. Oczywiście będzie to całkowicie nielegalne, ale tylko dlatego, że coś jest nielegalne, to wcale nie znaczy, że ludzie, którzy łamią prawo, tego nie zrobią. W końcu łamią prawo na co dzień. To są takie bardzo podstawowe zagrożenia wynikające z CBDC, z samego faktu, że wiąże się ona z inwigilacją i wiąże się ona z skasowaniem gotówki. Dodatkowo dochodzą zagrożenia wynikające z faktu, że CBDC ma dodatkowe funkcje, które dzisiejszy pieniądz nie posiada. Przede wszystkim CBDC pozwala, uwaga, pokolorować pieniądze. Oznacza to, że część pieniędzy, które będą wpływały na nasze konta, będą mogły być przeznaczone do wykorzystania w bardzo konkretny i specjalny sposób. Zarówno in plus, jak i in minus. Powiedzmy dla łatwego rachunku, że co miesiąc na nasze konto wpływa 1000 zł. Ale z tego 1000 zł wyłącznie 50 zł będziemy mogli przeznaczyć na przykład na zakup węgla lub innych produktów wiążących się z dużą emisją dwutlenku węgla. Rezultat? Możemy mieć na swoim koncie bardzo dużo pieniędzy, ale tych koloru, nazwijmy to czarnego, za które można kupić produkty nieprzyjazne środowisku, akurat nie będziemy mieli. W związku z tym będziemy z jednej strony mieć pieniądze, a z drugiej strony będziemy mazli, bo nie będziemy mogli kupić opału do naszego pieca. I na tej zasadzie można wyobrazić sobie wszystko, na przykład słodycze, bo słodycze są niezdrowe. W związku z tym tylko 25 zł z każdych 1000 zł możemy wydać na słodycze. Tylko 100 zł z każdego 1000 zł wolno nam wydać na podróżowanie, bo podróżowanie wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Ale kolorować pieniądze można również w drugą stronę. O ile można w ten sposób, tak jak przed chwilą powiedziałem, robić pieniądz specjalny, tylko taki, który można wykorzystać do zakupu określonych produktów, czyli de facto współczesny, oparty na cyfrowych transakcjach system kartkowy, znany z PRL-u, o tyle można wyobrazić sobie również sytuację w drugą stronę, czyli pewną pulę pieniędzy, którą można wykorzystać wyłącznie na coś. I nic poza tym, na co je przeznaczono, nie kupisz. Na przykład zostanie wyznaczone 200 zł z każdego 1000 zł pieniędzy na organizacje pozarządowe. Zarabiasz teoretycznie w związku z tym 1000 zł, ale tylko 800 możesz wydać na swoje potrzeby, gdyż 200 musisz wydać na wskazaną przez ciebie organizację pozarządową. Mrok? Jak najbardziej. Albo na przykład 100 zł musisz wydać na rekreację, w tym powiedzmy 50 zł na rower. I to, że akurat
masz amputowane obie nogi, nie zmienia tu nic, bo system bezduszny tak ci mówi. W związku z tym wprowadzenie CBDC poprzez kolorowanie pieniądza oznacza, że będzie gigantyczna kontrola nad tym, na co konkretnie ludzie wydają pieniądze. CBDC to także koniec oszczędzania. Pieniądze CBDC z definicji będą miały w sobie zaszyty termin przydatności do użytku. Dziś pieniądz to pieniądz. Może ci go co najwyżej zjeść inflacja, a więc zabrać ci jego wartość. No, wszyscy wiemy, jak to działa. 100 zł w 2020, a 100 zł dziś, zupełnie inny koszyk zakupowy za to kupisz. Ale pieniądz z terminem ważności oznacza, że na przykład po upływie kwartału ten pieniądz po prostu wyparuje z twojego konta. Tak jak punkty znanej sieci drogerii czy sklepów z jedzeniem, które po prostu raz na rok się resetują. Cały rok je zbierasz i pod koniec roku albo musisz je wydać, albo ci przepadną. Mówi się, że CBDC będą miały termin 3 miesięcy na ich wykorzystanie. Oznacza to, że jeśli pieniądze, które wpłyną ci 1 stycznia, nie wydasz do 1 kwietnia, to po prostu znikną z twojego konta. Zniknie więc jakakolwiek szansa na samodzielne odłożenie na samochód, mieszkanie czy cokolwiek droższego. A to z kolei oznacza uzależnienie od systemu finansowego pod względem kredytowym. Jeśli bowiem nie będzie można sobie czegoś kupić, bo się przez lata na to oszczędzało, to jedyną możliwością zakupu tego będzie zaciągnięcie kredytu i spłacanie go przez 20, 30, 40 czy może nawet 50 lat. Lub, co bardziej prawdopodobne, wejście w system oparty na marzeniu takiej organizacji, która nazywa się Światowe Forum Ekonomiczne, to ta od imprezy w Davos, wyrażona słowami: nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Jeśli bowiem nie będziesz sobie w stanie kupić droższych rzeczy, bo nie będziesz w stanie na nie zaoszczędzić, a nie dostaniesz kredytu, to jedyne, co ci zostanie, to system subskrypcyjny. Samochodu za 200 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych nie kupisz, bo nie zaoszczędzisz, ale zaoferowane ci będzie na przykład prawo do jeżdżenia samochodem w określonych porach, gdy nie jest on wykorzystywany, na przykład za 2 zł za minutę. To jest marzenie globalistów i do tego prawdopodobnie oni będą dążyć. Ostatnie takie duże, poważne zagrożenie wynikające z CBDC wiąże się z innymi nowoczesnymi technologiami pozwalającymi bardzo mocno kontrolować człowieka. Co jeśli CBDC, dane z CBDC będą sprzężone z indywidualną książeczką zdrowia? Przykładowo, nie przyjąłeś jakiegoś zbawiennego produktu, który jest bardzo, bardzo zbawienny, to nie możesz kupować pewnych rzeczy. Albo tylko jeśli przyjąłeś pewien zbawienny produkt, to wolno ci kupować pewne rzeczy. Nie dbasz o siebie. To w związku z tym musisz więcej pieniędzy przeznaczać na organizację pożytku publicznego, żeby spłacić swój dług względem społeczeństwa. Jesteś chory, no to w związku z tym musisz pewne środki finansowe przeznaczać na określone rzeczy. Przykład. Z twoich papierów wynika, że jesteś cukrzykiem. W związku z tym CBDC wprowadza ci, a w zasadzie poprzez system CBDC jest ci wprowadzone ograniczenie na słodycze. Nie wolno ci już kupować słodyczy i żadne tłumaczenie, że ty chcesz kupić te słodycze na przykład dla swojego dziecka albo na prezent. Jesteś cukrzykiem, nie wolno ci kupować słodyczy. Tak samo jesteś na przykład osobą otyłą, no to nie wolno ci kupować niezdrowego jedzenia. I znowu, nieważne w jaki sposób będziesz chciał to wykorzystać. I z jednej strony pewnie ludzie powiedzą: dobrze, no bo cukrzyk nie powinien jeść słodyczy, a osoba otyła nie powinna jeść chipsów. Ale w tym wszystkim, drodzy Państwo, gdzieś trafia wolność, a pojawia się całkowita bezduszność. Jeśli dodamy do tego, że CBDC prawdopodobnie będzie zarządzane przez sztuczną inteligencję, wchodzimy w bardzo mroczny system, w którym człowiek przestaje być już podmiotem, a staje się przedmiotem.
jak bronić się przed skutkami wprowadzenia CBDC? W zasadzie chyba tylko w jeden sposób, nie godząc się na wprowadzenie CBDC. Jeśli bowiem CBDC zostanie wprowadzone, nie ma wątpliwości, że będzie się ono rozpychało, będzie się stawało coraz bardziej dominującym środkiem płatniczym, a gdy już stanie się dominującym środkiem płatniczym, dotychczasowe środki płatnicze zostaną skasowane, jako takie, z których nikt już prawie nie korzysta, a następnie zostanie wprowadzony szereg obostrzeń, szereg systemów kontroli. Nie miejmy żadnych złudzeń. CBDC na początku pojawi się jako coś fajnego, alternatywnego. Nikt nie będzie mówił o skasowaniu dotychczasowego systemu finansowego, monetarnego. Nikt nie będzie mówił o skasowaniu gotówki. Będzie CBDC, a obok CBDC będzie dotychczasowy system oparty na gotówce i jej cyfrowym symbolu w postaci zapisów na kontach bankowych. Żeby CBDC dobrze się ludziom kojarzyło, prawdopodobnie będzie się wiązało z darmowymi pieniędzmi. No, darmowa kasa, kto tego nie lubi? Oczywiście, żeby dostać darmowe pieniądze, trzeba będzie mieć założony rachunek, w którym będzie można otrzymywać CBDC. Prawdopodobnie albo będą to zasiłki, albo będą to jakieś dodatkowe pieniądze w postaci gwarantowanego dochodu podstawowego, który w przeciągu 2-3 lat prawdopodobnie już się pojawi. Dzięki temu albo ktoś zrezygnuje całkowicie z pieniędzy w cudzysłowie od państwa, albo sobie to konto w CBDC założy. Ponieważ CBDC wiąże się z terminem przydatności pieniędzy do wykorzystania, będą one wykorzystywane w pierwszej kolejności. Tak jest od czasów starożytnych, że pieniądz gorszej jakości wypiera pieniądz lepszej jakości. Gotówka, a także pieniądz tradycyjny w formie zapisów na kontach bankowych będzie ludziom służył do oszczędzania. Natomiast do realizacji bieżących płatności będzie służyło CBDC, żeby się nie przeterminowało, żeby nie przepadło. W związku z tym po kilkunastu miesiącach, może kilku latach, prawdopodobnie codzienne rozliczenia zdominują rozliczenia w CBDC. Wtedy wyjdzie ten czy drugi polityk i powie: gotówki i tak już praktycznie nikt nie używa. Pieniędzy cyfrowych, tradycyjnych też praktycznie nikt nie używa, one tylko leżą na koncie i generują koszty. W związku z tym musimy je skasować, na przykład zamieniając dotychczasowe pieniądze na CBDC. I wtedy, gdy będzie już tylko CBDC, gdy nie będzie gotówki, wtedy zaczną się te różne rzeczy związane z kolorowaniem pieniędzy, czyli narzucaniem nam, na co możemy je wydać oraz na co musimy je wydać.